Gdybyśmy mogli, panie wójcie, podsumować, jaki to był rok dla gminy Konstantynów, najciekawsze wydarzenia, najważniejsze inwestycje wykonane i czym tak naprawdę ten rok 2020 miniony zapisze się w annałach, no i w słynnych rocznikach konstantynowskich. No myślę, że poza problemem, który dotknął nas wszystkich, poza pandemią, samorządy musiały funkcjonować i w miarę swoich możliwości odbywało się to bez wielkich zakłóceń. Przyznam szczerze, że Urząd Gminy Konstantynów nie miał przerwy w pracy, więc przez cały okres pandemii interesanci byli załatwiani, ale poza tymi zadaniami, które realizujemy, no bardzo istotne były zadania inwestycyjne. Myślę, że tutaj takim głównym zadaniem, który udało się nam zrealizować, to rewitalizacja miejscowości Komardo Kolonia. To był największy projekt, najładniejszy i myślę, że taki projekt, który jest wizytówką nie tylko tego rejonu, ale również naszej gminy, bo poprawił stan terenu wokół kościoła, nie mówiąc już o rewitalizacji zabytkowych obiektów, o nowej infrastrukturze, która się pojawiła, o parkingu, o placu zabaw, czy o drogach. Drugie zadania to taki cykl zadań drogowych, i też się bardzo cieszę, bo mieliśmy 3 rozpoczęte zadania drogowe, które dzięki środkom z różnych źródeł udało się zrealizować. Mam tu na myśli drogę w Komarnie Kolonii, drogę w Zakalinkach Kolonii oraz drogę w Wólce Polinowskiej. To są zadania bardzo istotne, potrzebne i tu jest zawsze głód na tego typu inwestycje, ale dzięki staraniom udało się te ciągi drogowe, które były rozpoczęte, sfinalizować.